Adrian Łyszczarz wraz z nami. Adrian, chcąc nie chcąc, musimy wrócić do tego, co miało miejsce przed tygodniem w Pruszkowie. Pierwsze 45 minut całkiem niezłe w naszym wykonaniu. Co stało się po przerwie? No można powiedzieć, że nie wyszliśmy z szatni na drugą połowę. Szybko stracona bramka po dobrym strzale z dystansu przeciwników. Później mieliśmy jeszcze jedną okazję, nie udało się wykorzystać, dostaliśmy drugą bramkę i na pewno jest wielkie rozczarowanie po tamtym meczu, ale mecz już przeanalizowaliśmy, wiemy, jakie błędy popełnialiśmy i co zrobić, żeby z Opola wywieźć 3 punkty. No właśnie, bo po takich spotkaniach bardzo ciężko wraca się do Rzeszowa i na pewno gdzieś głowa jest pełna różnego rodzaju przemyśleń. No tak, na pewno. Porozmawialiśmy w szatni, później rozmawialiśmy z trenerem i wiemy, co poprawić. Powrót nie był dosyć fajny. Dużo przemyśleń, dużo rozmów, co możemy poprawić i mam nadzieję, że przyniesie to skutek już w niedzielę. Niedziela, godzina 15, Opole. Mierzymy się z tamtejszą Odrą, która jest liderem Fortuna pierwszej ligi po pierwszej kolejce. Bardzo okazałe zwycięstwo. Na pewno wiemy, że skuteczność to jeden z ich atutów. No tak, strzelili 5 bramek, co można powiedzieć jest bardzo dobrym wynikiem, dlatego musimy zwrócić uwagę na reakcję po stracie piłki, nawet na połowie przeciwnika, żeby był szybki doskok, żeby nie dać rozwinąć im skrzydeł i jak najszybciej hamować tę akcję i grać pewnie siebie z piłką przy nodze, umiemy to robić, trenujemy to, także mam nadzieję, że będzie dobrze. To jest drużyna, która myślę nie bardzo zmieniła się w stosunku do poprzedniego sezonu. Ta stabilizacja, ten monolit na pewno przemawia na ich korzyść. No tak, trenują już ze sobą jakiś czas. Za wiele zmian w składzie nie było. Doszło tak naprawdę kilku zawodników. Także znają swoje automatyzmy na pamięć i na tym też budują swoją grę. Myślę, że my też powoli zaczynamy siebie już lepiej poznawać i z meczu na mecz będzie to lepiej wyglądało i oby, tak jak mówiłem, już w niedzielę były efekty. Spoglądam na kartkę. Borja Galan González, hiszpański pomocnik, który zdobył 5. bramkę tutaj w Rzeszowie, mając na plecach 2 zawodników rywala. Takich żądeł chyba mają tam kilka. No jak to Hiszpan, technika użytkowa na bardzo wysokim poziomie, są szkoleni od małego takich rzeczy, także na pewno trzeba zwrócić uwagę na niego, ale na cały zespół muszą, nie mogą mieć miejsca w żadnej strefie boiska, w szczególności przy naszym polu karnym, żeby po prostu nie dochodzili do sytuacji i jak najszybciej przerywać ich ataki. Powiedz na koniec, jak my radzimy sobie w tym tygodniu poprzedzającym to spotkanie, bo gdzieś cały czas troszeczkę ten wiatr w oczy nam wieje. Trenujemy ciężko, dużo skupiamy się przede wszystkim na taktyce, żeby wszystko było podopinane, zamknięcie środka, reakcja właśnie po stracie, no i z piłką dobre poruszanie się, wcięcia za linię obrony, co moim zdaniem przyniesie nam na pewno parę ładnych bramek w tym sezonie. Czyli tak czy inaczej z optymizmem do Opola, tak aby powalczyć, aby pokazać się z jak najlepszej strony. No tak, jedziemy tam po zwycięstwo, nie widzę innej możliwości. Dzięki serdecznie. Dziękuję.